Przyspieszone żniwa, skrócone okresy wegetacji, a co za tym idzie, niższe plony, które oznaczają straty dla rolników. Taki obraz rynku zbożowego w Polsce w programie Rozmowy Niedokończone przedstawili rolnicy z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników. Choć oficjalnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego na temat tegorocznych plonów jeszcze nie ma, to polscy gospodarze już dziś widzą, że ich zbiory w porównaniu z ubiegłym rokiem są znacznie niższe. Te plony w skali kraju będą około 20% niższe w stosunku do roku ubiegłego. Jeśli chodzi o tutaj ścianę wschodnią, a szczególnie północno-wschodnią, czyli Podlasie, te plony... Będą niższe aż o 30% prawdopodobnie. Mówiła w programie Rozmowy niedokończone na naszej antenie Sylwia Szymańczak z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników, tłumacząc, co miało na to największy wpływ. Mieliśmy skrócony okres wegetacji, a przez to asymilacji dla roślin, i to przekłada się nam na te niższe plony. Nie sposób też nie wspomnieć o przymrozkach wiosennych, które nastąpiły i suszy. Która zazwyczaj występowała w regionach zachodnich kraju. W tym roku susza przesunęła się w kierunku centralnym i północno-wschodnim. Stąd tak spore różnice w plonowaniu. Wiosna była stosunkowo mokra. Potem bardzo szybko się to zamieniło w, jednak w suszę. I, I to nie tylko w naszych uprawach typu pszenica, rzepak, jak również te susze dotknęły łąk, pastwisk. I tutaj też koledzy hodowcy mają duży problem z, z pozyskaniem odpowiedniej ilości paszy. Często jest to o jeden pokos mniej zebrany, czyli, czyli jest to znaczny również ubytek. Zwrócił uwagę Grzegorz Majewski z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników niższe plony to nic innego jak straty dla polskich gospodarzy, które teraz choć tylko częściowo może zrekompensować kukurydza. Rolnicy liczą, że pogoda w drugiej części roku będzie im sprzyjała bardziej.